Witam, dzisiaj kolejny odcinek z dziwnych przypadków transportowych i teraz hit. Ciężarówka w nie zapalniczki. Z takiej dużej firmy zwoziłem ciężarówki i dostawcze samochody tam na przykład znajomy kupywał w pakiecie 70 aut, 30 zł, raz raz 120 aut połowa jeździło, połowa nie jeździło, no i to, to nie jeździło, no to akurat mu zwoziłem, nie? no i z tym właśnie, na, na koniec tygodnia zawsze w piątek no, no szef firmy, właściciel przyjeżdżał i i dawał mi karty pojazdu i dowody rejestracyjne zawsze w piątek z całego tygodnia, tam z tych samochodów, co przez cały tydzień się zwoziło, no bo faktury na drogę to i tak mi dawali. No i jakoś czekałem na tego szefa, a tu, dlatego na niego czekałem, bo takie ładniejsze auta to zaczął ogłaszać w internecie. No, i przejechało takich dwóch młodych ludzi. Po tego 12-24 no i y, oni się pytają goście, czy się mogą przejechać. Tam mówi, że, że tak. Y, możecie się przejechać, ale za 15 minut macie wrócić, nie? A, a osobówka, ta, co stała na firmie y, ich, no to była na, na zastaw y, tego Atego, nie? Oni, oni przyjechali zaczęli sapać i jęczeć, że yy, yy, przehamowanie go ciągnie na jakąś stronę, że coś tam, yy, że z, yy, tego, że, i, że im nie pasuje O ten mówi tak, że yy, chłopaki ja tym nie że kierowca się nie skarżył, a poza tym to jest dlatego sprzedane, sprzedawane, bo yy, co miało zarobić to zarobiło z, zamortyzowało się i, i wymiana floty i tyle, no i, i mówim tak, że przyjechaliście po auto w cenie zapalniczki ale gościu taki na poziomie tak, złota zapalniczka, złota papierośnica, złoty zegarek, złota bransoletka i złoty łańcuch, no i prywatnie jeździł S8 -ką jeszcze w tuningu ABT no i Powiedział mi tak, chłopaki nie macie co pajacować, cena jest dobra, jak y nie pasuje to wypierdalać <laughs> No i mówi do mnie, on ci już pojechali, mówi tak, panie Jacku, ja kurwa, y ile ludzi trzeba, no wyobraź sobie, ogłoś na raz 70 aut I y ile ludzi trzeba oddelegować, żeby tylko telefony odbierali Ile ludzi trzeba oddelegować na plac, żeby pokazywali te samochody tym świrom, i przyjedzie jakiś mecenas i powie, że on chce to, ale z kołamią tamtego, i zabudową od innego, i z czymś tam jeszcze. Nie? No i mówi tak, że jak on ma się denerwować, tych ludzi oddelegować do odbierania telefonów i do pokazywania tego na placu. Później jeszcze koszty paliwa, tego co oni sobie będą na jeździe próbnej jeździć, no i mówi tak, że jak jest pakiet, dzwoni tam do, do jednego, drugiego czy trzeciego i krótka piłka, pował jeździ, połowa nie jeździ, Rocznik taki, pakiet za całość tyle i, i koniec. No, no i on woli to poniższej cenie handlarzowi w pakiecie ożenić. Niż z tym się piłować i to sprzedawać nie wiadomo ile czasu. No i dlatego duże firmy nie prowadzą sprzedaży indywidualnej. Wolą w pakiecie oddać i tyle no. No i też była taka przygoda na, na tym placu, bo tam ponad 200 samochodów stoi no i kiedyś. I jedno to było z brzegu No to sobie go yy, Wziąłem sobie go yy, yy, Przyczepę odpiąłem Podjechałem sobie mankiem, wciągłem sobie go No i z drugim było gorzej Bo tam był zastawiony Trzeba było trzy auta odstawić niejeżdżące No i przyszli twaniaczki Tam z placu No i mówią tak, że jak im dam stówę To No to oni, oni mi yy, to powyciągają. Ja mówię tak, że, że, że stówy nie dam, bo, bo będę musiał dawać za każdym razem. No i pod cofem pod jednego, dwa łańcuchy założyłem i, i ogień. Jednego ściągłem na siłę, drugiego już za, zacząłem się przymierzać i akurat ten właśnie prezes dzwonił. Że pani jasko to tak długo, bo księgowa za chwilę wychodzi i musisz pan papiery odebrać. Mówię, że jeszcze się nie zadawam. No jak to? No bo auta auta, to ostatnie auto jest zastawione i przyszli panowie i zaproponowali mi, że za Stuwem i to wyciągnął. No i mówię, że. Dobrze, że przejdę do biura i później se to za będę dalej przemordował, nie? Poszedłem do biura po te papiery, on akurat był księgowej i dzwonił tam do tych matołów i tego kurwy chuje leciały. I... Jak tylko wyszedłem z biura, to od razu, bo oni mieli taki wózek widłowy, 15 tonu dźwigu, taki po chuju i po prostu brali taką solówkę na... I... i podnosili ją całą. Albo chycili z tyłu za zabudowę i normalnie ją, nią wyjeżdżali, nie? No, z tyłu za ramę chycili, czy za, za budowę do góry most pod nie, w powietrzu i odstawiali to, to no we długie. No to zbiora wyszła, tu już te, w, w, wózkiem stoi. On mówi tak, że żebym się ustawił od razu pod bramę do wyjazdu. Z tą przyczepą, i, i oni mi od żebym sobie już najadę rozłożył, to oni mi sami wepną tym wózkiem na przyczepę to auto. nie No i dało się, dało się. I takie dziwne przypadki transportowe, to na bieżąco. Nic nie zanudzam, pozdrawiam na razie.